że jedzenie u mamy służy? Trochę masy nabrałeś, czy nie? Trochę tak. Jak to jest? Miałeś jakieś wolne? Robiłeś coś? Co znaczy, tak po ostatnim meczu od Ekstraklasy już mieliśmy wolne i tydzień praktycznie tak odpoczywałem, nic nie robiłem. Jak spożytkowałeś ten czas wolny oprócz tego, że nic nie robiłeś? Byłeś gdzieś? Na kilka dni byłem, na dwa dni w Londynie byłem, zwiedzić trochę świata. Myślałem, że podpisywać kontrakt z Arsenalem. Z Arsenalem? Z Tottenhamem bardziej. Z Tottenhamem bardziej? Ale jak jeszcze nie pytają na White Hart Lane, na siebie? Nie, jeszcze nie, jeszcze. Jeszcze na trochę. Na razie jesteś na etapie zwiedzania, rozumiem. Na razie sobie możesz kupić bilet do muzeum klubowego, tak? Myślę, nie no, bilet to chyba nie trzeba kupować. Ale jak to jest? Byłeś na jakichś stadionach w Londynie, czy po prostu gdzieś w jakichś innych klimatach? Nie, byłem w innych klimatach. Jakoś tak nie mogę się odnaleźć w tym Londynie, za dużo rzeczy było coś. Za dużo knajp. Żadnych knajp, nie. Ludzi trochę dużo było i nie miałem siły. Rozumiem, byłeś zmęczony po sezonie. Zmęczony byłem. Okej. Okay. Powiedz mi, macie miesiąc wolnego, ale widzę, że ciebie trochę tak nosi, bo siła wróciła, widzę ciebie praktycznie codziennie w klubie. Co ty tutaj robisz? Stytyłeś się za domem? Nie, po prostu teraz sobie tak... Nie grałem dużo teraz w tej rundzie, kilka meczów w Ekstraklasie. Byłem cały czas na ławce w pierwszym zespole, lecz nie grałem dużo. To teraz tak trochę gram w siatkonogę, dzisiaj byłem w siatkonogę pograć, ostatnio byłem na siłowni. Jakoś tak, trzeba już poćwiczyć trochę, prawda? Nie można tego wszystkiego zatracić. Ćwiczysz codziennie, czy jeszcze na razie spokojnie wchodzisz na takie... Na razie spokojnie, nie codziennie, nie. Co dwa dni staram się tak. Raz w siatkonogę, raz siłownia. Truch tam, ale tu koło siebie tam, strona lotniska gdzieś. Powiedziałeś przed chwilą, że w tej rundzie wiosennej grałeś mało, ale mimo wszystko chyba powinieneś być zadowolony z tego, jak przez ostatnie pół roku upływa się twoja kariera, co? Tak, jestem na pewno zadowolony, gdyż zostałem dołączony do kadry pierwszego zespołu i wtedy nawet nie myślałem, że będę już, że zadebiutuję w Ekstraklasie, czy będę jeździł praktycznie cały czas na mecze. A tu się okazało, że nie byłem tylko na jednym meczu z Piastem Gliwice w Ekstraklasie. Cały czas byłem na ławce, w dwóch meczach wystąpiłem. Cóż, trzeba iść dalej. No to samo pytałem Adriana przed chwilą. Czujesz się już takim pełnoprawnym członkiem kadry pierwszego zespołu, czy jeszcze czasami się budzisz, co myślisz, kurde, że to wszystko tak się szybko rozwija, że jeszcze nie do końca wierzysz w to, co się stanie? Czy czuję się takim pełnoprawnym? Myślę, że jeszcze nie. Jeszcze trzeba trochę tego ogrania i trochę tej szatni przede wszystkim, bo to pół roku to jednak to można szybko wskoczyć, ale można szybko też spaść z tego wszystkiego, więc staram się robić wszystko, żeby nie żałować i wszystko robić, żeby cały czas być w tej drużynie i już potem powiedzieć, za kilka lat może, czy za kilka sezonów powiedzieć, że jestem tym pełnoprawnym zawodnikiem. A jak to wygląda w szatni, koledzy, jako z tego, że jesteś właściwie jednym z najmłodszych piłkarzy? Robią ci jakieś kawały, czy już jest szacun do Wąskiego? Nie ma żadnych kawałów może. Nie przybili ani się klapek gwoździmi na przykład? Nie, myślę, że nie. Mi ani Adrianowi, czy Patrykowi, czy Damianowi nie było takich rzeczy. Może to dlatego, że tak twardo walczysz na treningu, przekonałeś o tym Michał Łebęcki? Nie, no walka to jest podstawa, jak my jesteśmy tu z Lubina. Jesteśmy młodzi, to musimy przede wszystkim się pokazać i walką chyba nadrabiamy ten brak doświadczenia. Jak dalej widzisz swoją karierę? Chciałbyś teraz zostać jeszcze w Zagłębiu, czy biorąc pod uwagę to, że grałeś mało w tej rundzie wiosennej, chciałbyś pójść gdzieś na wypożyczenie, na przykład do Górnika Polkowice, który z chęcią takiego napastnika, jak ty, był u siebie w składzie widział? Nie, myślę, że poczekam i został mi jeszcze rok kontraktu i będę walczył teraz o miejsce, jak będzie mi dane walczyć o miejsce w składzie i zobaczymy, jak to się potoczy dalej, lecz nie mam zamiaru na razie opuszczać i będę starał się wszystko robić, aby zaistnieć już w tym pierwszym zespole tak na dobre. Ale porozmawiamy jeszcze o jednym marzeniu twoim, o reprezentacji młodzieżowej. Nie dostałeś nigdy powołania, co jest stosunkowo dziwne, biorąc pod uwagę to, jacy zawodnicy czasami do tej kadry trafiają. Nie odczuwasz niedosytu z tego powodu? Nie odczuwam. Nigdy nie dostałem powołania. I szczerze mówiąc, na razie na to tak nie liczę, ale wiadomo, każdy o tym myśli, lecz nie zaprzątam sobie tym głowy. A jak to jest? Patrzysz na przykład na wyniki młodzieżówki. Wczoraj kadra była 21, gdy już pamiętam, przegrała z Luksemburgiem 1-0. No trochę wstyd, co? No, jak to teraz ostatnimi czasy bywa. Przegrywam wszystko, co jest możliwe praktycznie w kadrach młodzieżowych.
Nie wiem, co się dzieje. A jak ty sobie wyobrażasz taką sytuację, jakbyś był takim zawodnikiem, który dostałby szansę w takim meczu z Luksemburgiem? Byłbyś w stanie przejść obok meczu? Nie, nie, na pewno nie. Gdybym dostał takie powołania, to ja... No, gra się dla Polski, dla swojego kraju i z orzełkiem na piersi. Dla mnie to jest mecz to święto i każdy mecz dla mnie jest najważniejszy i staram się dawać wszystko z siebie, a w takim meczu to już szczególnie, jakbym dostał powołanie i grał w kadrze Polski dla swojego kraju. Coś pięknego, naprawdę, i nie ma możliwości w jakimś przejściu obok meczu. I to rozumiem w takim wypadku, że jakbyś dostał nawet szansę w połowie meczu, to po spotkaniu nie byłoby trawy na boisku, tylko się oczywiście. No to trzymajcie za słowo, dzięki.